dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Środa, drugi dzień marca, to już prawie 2 lata, odkąd byliśmy tutaj po raz ostatni. Lillehammer, Norwegia, w kompleks Lysgårdsbakken, bardzo trudna nazwa. Tadeusz bardziej doświadczony, więc dzisiaj bierze górę tutaj fizycznie. Szybko to wszystko minęło. No szybko, minęło jak jeden dzień. No, tak naprawdę wydaje się to wszystko tak niedawno, a tymczasem to już taki szmat czasu, że aż w głowie się nie mieści. No ale cieszymy się, że możemy wrócić do Norwegii. Tak nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale troszeczkę już nam było tęskno tutaj do tych norweskich gofrów, czy wafli, czy jak to tam nazywać najlepiej. Generalnie no fajnie, że tu jesteśmy. Na razie same miłe wrażenia i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Nie podejmę się próby wyrecytowania tutaj całego programu zawodów na dziś. Wiem, że zaczynamy o 11 oficjalnym treningiem kobiet. No bo rower kobiet i mężczyzn, to ciekawe, panie będą miały więcej rund w tym roku. Tylko Lillehammer i tylko Oslo w ramach rower. To będzie taka bardzo skompaktowana forma. Nie ma Trondheim, bo tam jest przebudowa. Vikersund tam za tydzień, Mistrzostwa Świata w lotach, więc również nie jest jakby częścią rower. Natomiast dzisiaj mamy prolog kobiet. Potem będzie trening mężczyzn, wtedy będzie prolog mężczyzn, wtedy będzie seria próbna kobiet i o 19 zawody kobiet dodatkowe za Sapporo. Cały program znajdziecie na skijumping.pl i on się na pewno zrealizuje zgodnie z planem, bo piękna jest pogoda. No pogoda jest taka jak tu żyleta, bezchmurne niebo, troszkę powyżej zera, praktycznie nie czuć tutaj podmuchów, chociaż no my wiemy, że tu różnie bywa, jak to słońce wzejdzie, zaczyna ogrzewać powietrze i bywa, że tak nagle znikąd nagle to zaczyna wiać za mocno, no ale mamy nadzieję, żadne prognozy tego nie przewidują, wygląda, że będzie 1-2 metry na sekundę, no i tego się trzymamy, to zresztą jest taka skocznia, gdzie no, dosyć dobrze usytuowana i tutaj generalnie nie ma z reguły za dużych problemów, no i naprawdę nam pozostaje nic innego, jak tutaj się cieszyć tym słoneczkiem, no i wykorzystać do ładnych zdjęć. Tylko 37 zawodniczek, w tym Kinga Rajda, w tym Nicole Konderla. Ilu mężczyzn? Szczerze nie wiem, bo jeszcze odprawa się nie skończyła. Tak, no nie wiemy dokładnie, wiadomo, że nie będzie Rosjan, więc troszeczkę będzie mniej tych zawodników niż się można było spodziewać. No nie mamy co spekulować, pewnie jakiś 63 będzie na liście i tego tak zakładamy. Tak, ponieważ trwają Mistrzostwa Świata Juniorów w Zakopanem, to też wielu młodych zawodników nie ma tutaj. Tak jak Tadeusz powiedział, wczoraj FIS wykluczyła Rosjan i Białorusinów z międzynarodowej rywalizacji do końca sezonu. O czymś zapomniałem w kontekście tego, co nas dzisiaj czeka? No nie wiem, no chyba już wszystko powiedziałeś, no bo czeka nas bardzo dużo. Liczymy na to, że polscy skoczkowie tu też się dobrze zaprezentują, bo troszeczkę brakuje nam takich mimo wszystko, że ostatnio polskich emocji. W Lahti no był Piotrek na podium, ale to był jakby jedyny taki naprawdę pozytywny akcent z strony naszego zespołu. Potem ta dyskwalifikacja w drużynie i też nie za dobre skoki. No liczymy, że to się w końcu odmieni, że to się odwróci. No a tutaj też spodziewamy się kibiców polskich, bo Norwegia słynie z tego, że Polacy zawsze na trybunach są. Wreszcie trybuny są otwarte i dzisiaj, i w kolejnych dniach, więc no, jak widzimy, na pewno tutaj się zjawią jacyś biało-czerwoni kibice, no i będzie głośno. Będzie głośno. 6 Polaków na starcie. To może ku pokrzepieniu serc. Kamil Stoch powiedział w niedzielę, że Lillehammer to jest taka skocznia łatwa, prosta w obsłudze, żeby coś tutaj uzyskać, popracować, żeby tę technikę ustabilizować, więc tego się trzymamy. Kamil Stoch wygrał tutaj jeden z konkursów przed 2 laty, kiedy żegnaliśmy się z Norwegią na troszkę dłuższy okres. Na sam koniec, drodzy Państwo, uważajcie na to, co widzicie w sieci. My raczej nie będziemy zapominać o tym, że trwa wojna w Ukrainie, ale będziemy też chyba skupiać się jednak na sporcie, ale tutaj w okienku widzicie teraz taki kod QR, który przeniesie Was do wszystkich najważniejszych informacji, jak można pomóc, w jaki sposób wesprzeć i tutaj postawimy kropkę. Dokładnie, my staramy się troszeczkę tutaj no, odciągnąć, bo wiadomo, wszyscy no, myślą o tym, co się dzieje na Ukrainie. W Ukrainie cały czas tym też żyjemy, natomiast też, no, żeby się nie dać zwariować, czasem trzeba popatrzeć, czy zająć troszkę czymś innym, więc mam nadzieję, że te dzisiejsze skoki troszkę no, umilą wszystkim ten trudny czas.